Bardzo proszę pytać o komentarze. Bardzo proszę pytać o komentarze w NBP. Natomiast wie pan, no, o moralności akurat stacja TVN jest ostatnią stacją, która powinna się wypowiadać, bo państwo macie naprawdę coś na sumieniu. Nie wiem, jak się państwo dzisiaj czujecie po tej wczorajszej niedzieli, jak zobaczyliście państwo te setki tysięcy, czy nawet miliony ludzi w małych miejscowościach, dużych miastach, na tych potężnych marszach, które manifestowały tak naprawdę sprzeciw. Sprzeciw wobec tego, co zrobiliście z naszym wielkim, świętym Janem Pawłem II w ostatnim czasie. To tyle. Nie, no pan mnie pyta, czy to jest moralne, to ja panu odpowiedziałem, że niemoralnym jest to, co zrobiliście ze świętym Janem Pawłem II. No i to chyba w całości tak naprawdę wyczerpuje pana pytanie i to jest całościowa moja odpowiedź. No i pytanie, czy państwu nie wstyd za to, co zrobiliście i czy wreszcie usłyszymy słowo przepraszam. Dobrze, a jeśli chodzi o zarobki Adama Glapińskiego, czy 18% wzrost rok do roku w dobie inflacji? Panie redaktorze, ja panu powiedziałem, że to jest konferencja polityków Prawa i Sprawiedliwości. My naprawdę nie prowadzimy polityki kadrowej w instytucjach publicznych, jeszcze w niezależnych instytucjach publicznych. Nie mamy na to żadnego wpływu. No proszę pytać w tych instytucjach, bo to one mają całościową wiedzę, według jakich wskaźników wynagrodzenia są ustalane.